Siema, stąd Tomek, za 292 odcinek i co, będziemy lecić w tym stylu, tylko może chyba sobie przybliżę tak o mikrofon, bo mam ustawienie na inne kamerki, tylko wszystkiego, więc widzicie inaczej. Spoko, ustawiłem sobie tak, nie było ciężkie, troszeczkę tylko to, co chyba będzie robione niedługo, czyli zmiana statywów do monitor. Procesor płyta poczeka później. Sobie na razie działa wszystko, zmienić ramiona, tutaj te monitorowe, tutaj drugie, to jest jedno monitorowe, tylko na dwa, tylko ta nie wytrzymuje i mam troszkę na małe podparcie pod monitor, 27 cali oczywiście, zakrzywiony, chcę to zmienić na bardziej, chcę na bardziej większy monitor zwiększyć i to zwiększę na luzie, to jest typowo, że dobra, aha, no tak, oczywiście kabel, no a dobra, myszki od kabla było, oczywiście monitor Samsunga, inne mocowanie od Wesy, niestety ma od góry, jest taką, powiedzmy, zaczep, jest coś takiego jak zaczep do Wesy, do Wes, jest coś takiego, kurna, pociągnę sobie jakoś, pociągnąłem sobie jakoś, udało mi się trochę, do Wesy jest i to co zrobię, no to tam 30 zł, to tam nie są takie jakby pieniądze, to mogę to zamówić, to zamówię to na luzie, ale zrobię tak, że z rodzicami ustalę, kupi się trzy uchwyty i się tak zrobi, że uchwyty dwa pójdą tutaj, jeden będzie zapasowy, albo nie jak zapasowy, jak pyknie, ta dobra sprawa, że ogarnę sobie jeszcze trzeci monitor, to wtedy będę miał tu Samsunga, tutaj innego i będę miał jakby te monitory blisko siebie, kierunkowo, a będą mi bardzo przydatne, jeżeli. I to nie jest jako tako ciężkie do zrobienia. Myślę, że by było cięższe, to nie ciężkie. Muszę tylko troszeczkę posiedzieć nad tym, bo muszę to wszystko podkręcać, poprzykręcać. To jest mniej prytuwate niż po prostu inne rzeczy. To się zrobi na luzie. I będę miał po prostu na wydajniejszym ramieniu. Po prostu wydajniejszym na nowym ramieniu, które jest przeznaczone, sobie przeznaczyłem pod tym 8 kg tam. Maksymalna waga, to są no, na luzie, to na po 5 kg maksymalnie ważą, więc no. Będą dwa takie same, no trzy będą takie same, tylko dwa na pewno będą już używane, nie wiem jak z trzecim, bo nie wiem kiedy ogarnę trzeci monitor. Gdyby się ogarnął trzeci monitor, pewnie też nie jakiś, albo 27 cali, albo 22, zobacz się. Jakiś lub... Po prostu zobaczę to i jako ja po prostu sobie go zakupię. Monitor. Zobaczymy jaki sobie znajdę w dobrej promocji, to no to oczywiście go zakupię od razu. I po prostu nie będę myśleć nad tym, czy będę siedzieć nad tym długo, czy nie. A jeszcze typu po tym odcinku pewnie otworzę okno, bo mi się zaczęło się gorąco robić. Nawet czy bez bluzą tą, czy bez tej bluzy, po prostu dawno nie otwieram okna dzisiaj, no chyba raz tylko, nie zapomniałem tego robić, jedna rzecz, dobra, po tym odcinku to sobie otworzę, więc no jako taką będę miał, zacznę wszystkie jakby mieć te odcinki, nie odcinki, ramiona, jeśli będę miał 3, no to będę miał wzgląd na kamerkę i na OBS-a, mimo może też na DS, zobaczymy. Życie pokaże i to wtedy będzie mocno opłacalne, really, i wtedy nie zmieniałbym nawet rzeczy tych, tylko trzeba monitor bym dołożył jeden i tak dalej. To nie jest jakimś tam problemem. To nie jest problemem, bo jest chwila roboty, a dużo da przyjemność mi w tym robieniu, bo będę mógł być bardziej po prostu bardziej będę mógł co monitor patrzeć na to wszystko i tak dalej. Będę miał po prostu trzy monitory. Tak to pamięta, będę miał test 3 wtedy. No 3 to już jest większa wartość niż nie miałem.
Trzy monitory będą dla mnie spoko pewnie, bo ten człowiek nagrywam jakoś tak, ale nagrywa, więc ten może teraz dam na mikrofon, jak mikrofon nagrywa, czy OBS, nie psuje nic i to wszystko. To jest bardzo opłacalne, no, tylko cena po prostu. Zobaczymy, jeśli się uda, będzie git malina. Ale pewnie jeżeli to zostanie w takim szybkim tempie, to w kwietniu to zakupię trzy uchwyty po prostu. I te trzy uchwyty będą u mnie. No, kurier do mnie przyjdzie, ja sobie odbiorę i tyle. Jak mam darmowe dostawy, ale nie z Allegro żadnego, tylko z innego sklepu. Po prostu. I to wtedy będzie tak, o, że to sobie pozakładam, po tak dalej. I później, później, szczerze, nie później, tylko jeśli dostanę te uchwyty, to dostosuję do poziomu takiego, jak mam teraz, ten monitor, i później drugi do takiego samego poziomu, żeby był chociaż na równi troszeczkę, bo ten tak czy owak będzie mniejszy po 24, 27, to są 3 całe różnicy, więc to jest w jakimś stopniu dużo, jak ten, ale to wtedy pozamieniam i wtedy już będzie jakby spokój taki wewnętrzny, że to będzie wszystko działało i tyle. I ja będę się nagrywał bardziej. To już wszystko na luzie. To zrobię na luzie, bo nie ma takiego śpiechu mocnego. Szczerze, tutaj. Co będziemy jeszcze większe robić? I don't know, nie wiem. Typowo nie wiem. To jest na, chyba na 4, to co pamiętam, tak? 1, 2, 3, 4. Ta, to jest na 4. Tyk. 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 To jest tak. 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 I no, tak. Oczywiście drugi monitor musiałby mi się włączyć. No, tak czy owak miałem. Nie miałem. Były plany. Typowo, bo to były plany do zmienienia, ale już jedna rzecz się zaczęła robić. Obniżenie. Czy tam. Spoko, damy radę, bo tam nie jest takie ciężkie, ale się zaczął robić problem w tą stronę, że jako iż. To jest monitor. Monitor Samsung jako monitor typowy jest ma jedną wadę. Taką ma wadę, że jeżeli ma inne mocowanie VESA, na pewno ma inne mocowanie VESA i w tym jest problem, że ma od góry. I od góry jak się zamontuje, no to niestety tak czy owak on jeszcze niżej schodzi, bo ma inne mocowanie VESA. I mnie to bardzo strasznie wkurza, bo szczerze, jeśli bym chciał minimalnie obniżyć ten monitor, to ten to tam będę miał luz, ale tutaj to już będzie mi stał na podkładce. Tak jest problem. Z tym więc, bo jakby taką przejściówkę, taką, które monitory nie mają VESA, 75 czy tam stop, 100, 100 na 100, 75 na 75, taką z tyłu monitora się taką montuje, niby monitor ma VESA, ale tamta VESA jest tak zrobiona, że jest po środku. Czyli po środku będzie monitora, tak jakby tego 27-calowego, i nie będzie żadnego problemu z tym mocowaniem. I to jest generalnie do zrobienia. Do zrobienia, tak człowiek, jest to do zrobienia. W krótszym czy szybszym czasie jest to do zrobienia i to będzie zrobione. Po prostu, żeby mieć już, powiedzmy, taką uwagę na tym, że dobra, to się tym i no. Ale będzie zmienione, będę się wtedy cieszył, spokojniejszy będę, czy nie walnie, czy nic. Będę miał pewnie po środku wtedy ten monitor. To będzie wtedy tut malina, nie będzie mi zachodziło za monitor jeszcze, tego Messiah. I no. Pozamawia się, ja to poskładam z rodzicami.
Ja to wszystko sam pozrobię, ale zlecam, że to zamówić. I po prostu jakby to będzie zakupione, wszystko tam przyjedzie, zamontuję i będę miał spokój. I jeżeli uda się, to wtedy jeszcze się dołapie trzeci monitor. Jakby drugi, ale to będzie jeszcze, że trzy będą monitory, czyli komputer będzie obciążony grafika. Będzie obciążona w takim stopniu, że będę kazał grafice, że musi wyrobić z tym i z tym w takim czasie, że musi trzy monitory wyrobić i elo, po prostu. Na 60 będę herce, bo tam jeden mam na 144, jest różnica na pewno. Ale chyba to, co widzę po zaktualizowaniu BIOS-u, kurna, działa lepiej. W sumie, no, to wiadomo, ale shadery, no nie. Grafika wtedy już na shadery jest słaba. Nie powiem, że nie, jest po prostu słaba. Żeby jeszcze, powiedzmy, utrzymała taki framerate jak mam, czyli 144 FPS-y. Żeby takie utrzymała i, powiedzmy, ten, no to wtedy to jest taka zmiana, no, mocną grafikę, czyli jakby było, to tak człowiek będzie zmieniany ta specyfikacja komputera, płyta na luzie, bo chcesz przeramy wsadzić. Czyli płyta, procesor, ramy, zasilacz i karta graficzna. To jest tak 1000-1500 W, bo GTX jakby zostanie, tylko będzie taką drugą poprzeczną kartą graficzną. Wtedy tą główną kartę graficzną, taką do gier, plażerzy, że nie ma problemu w jakąś stronę tą, że są pilacerzy, bo tam, tylko tutaj mogą się ruszyć. Dobra, wow, fajnie. Znajdę tę krowę, to nie jakiegoś wielkiego problemu nie będę miał z tym. Dobra. Czy zobaczymy, który już jest dzień, bo chyba jakiś 10 może być na luzie. A w sumie mi się fajnie nagrywa teraz. 13. No tam jest owca. S? Trochę. Takie trochę pogu. W sumie. Dobra, szczerze, on. Tak czy owak. Badomen jest chyba na jakieś 2 godziny, czy godziny ileś tam. Po prostu. Tak czy owak się to skończy. Bo pamiętam, że chyba. Jakoś tako jest. Bo nie jest na jakby. Na dłuższą metę. Nie jest ciągły, tylko na. Się skończy w jakimś czasie. Czy powiedzmy po 10 odcinkach, po 15, to się skończy i nie będę miał tego efektu. Badomena, więc no. Ale. Mierzając z tym, będą zamawiane. I wtedy będę patrzył na monitor, który ma VESA po środku. Tam to na pewno by było wtedy. I jakbym to wszystko skręcił, to tak. Trzy monitory. Pierwszy raz trzy monitory na stanowisku swoim i kurna większy jakby progres tego, że powiedzmy mogę mieć więcej rzeczy podpalanych. Tam mogę sobie zrobić te wszystkie skróty, to wszystko mogę sobie tam skrótami zrobić, ale jak montuję, czy powiedzmy sobie gram, czy Discord lub coś w tym stylu, bo czasami jeżeli nie ma lekcji, to mam na jednym monitorze odpaloną przeglądarkę Librus. Niestety Librus, albo niestety, nie wiem jak to można porównać. Później na tym odpalam sobie Xboxa i sobie gram i po co czasami refreshuję tam na tym. Więc tutaj jakby zwiększyłoby, że mógłbym Librusa mieć i powiedzmy na innym monitorze montowany odcinek już. I będę wiedział, kiedy za ile się skończy odcinek montować. Za ile jest lekcja też, takie rzeczy mogę patrzeć, no to jest takie mocne OP, bo więcej można widzieć, ale nie będę ich łączył, czy tam FreeSync'a to będzie G-Sync, bo ja mam od NVIDII, czyli byłby G-Sync, to musi monitor zbierać, a tutaj ma, to nie jest G-Sync, tylko FreeSync na tym monitorze od MSI'a, ale szczerze, FreeSync'u jakoś nie potrzebuję mieć. Generalnie na razie musiałbym mieć kartę od AMD, a teraz nawet patrząc, że chciałbym dwie karty mieć w kompie, no to nawet ceny kart takich dobrych są za wysokie na standardy, teraz wymagają powiedzmy, bo jeżeli by się udało,
Teraz wtedy jakby 8000 kosztowało, powiedzmy 8 czy nawet 7000, jakby to była dobra cena, to by się wybrało RTX 3090 po prostu, bo będę miał na bardzo długie lata taką grafikę. A gram Minecrafta na tym jakby koncie swoim, na tym YouTube'owym, więc to jest taki kanał bardziej Minecraftowy. Jakbym nagrywał jeszcze, powiedzmy, z Xboxa, no to tam Avermedia by była potrzebna, bo chciałbym mieć ten swoim głosem to wszystko, no to jest już na wydatek taki, no kosztuje parę 1100 zł, jak to przypatrzę ostatnią cenę od tego Elgato, nie wiem, to było H60 Pro, zresztą z tym, nie wiem, nie pamiętam, nie chcę się pomylić, więc powiem jedną rzecz, nie pamiętam teraz. Tak, aby się wewnął taką kartę do przechwytywania i tyle. Tylko no, za takie wymogi to cena jest zawsze jakaś niemała. No i też wtedy chciałbym jeszcze zamienić sobie swój mikrofon, bo jako tako nowość jest dobry, tylko jest strasznie czuły. Wróciłem na Voxa, bo tamten mozos był od razu wywalony u mnie. Nawet nie patrzyłem, jeśli mi coś działało, szumy były, od razu wywalenie, nawet nie patrzyłem na jego, na gwarancję, nawet nie patrzyłem, czy chciałem po prostu. Nie chciałem się żegnać, taki mikrofon tam. Olałem tą sprawę, ale no. Wtedy mi się uda jakby zmienić mikrofon, na pewno dobry. Jeśli na XRR typowo, bo jak mam interfejs audio, no to halo, XRR, mikrofon się kłania. Później DBX-a, czyli tam jest wzmacniacz mikrofonowy, takie te wszystkie prytuwate rzeczy. Ale zanim to, no to monitory, później komputer. Później komputer typowo, będę siedział w tym, jakby zbiorę sobie. A później takie rzeczy, to nie software, czy takie audio, czy coś w tym stylu, takie tym. Na razie audio, nie powiem, że nie jest najgorsze, bo mikrofon kosztuje ten chyba ciągle 250 zł, 260 za Novoxa, więc 300 zł można liczyć, bo może ramię jeszcze by się ktoś poświęcił na to, no to te 50, no to 310, 300 zł poświęcił, bo no to ta cena zawsze jest jeszcze jakaś za, powiedzmy, mikrofon, więc no. Ja tu sobie kupiłem, ile on już ma? Novox to ma jakieś ze 3 lata u mnie, czyli no, nie, nawet więcej. Nawet więcej ten Novox ma. No. A się dalej nie popsuł i ja się nie dziwię. Nie popsuł się. Był dużo wykorzystywany, teraz tylko też wykorzystuję, bo nagrywam odcinek sobie z Novoxa po prostu. Tylko mógłbym sobie jeszcze w sumie troszeczkę przybliżyć bardziej. No. Może być już. No to szczerze, nie psuję się. Całe szczęście mogę więcej ja nagrywać dla was odcinków i tak dalej, więc no. Ale szczerze, na początek rzeczy te monitorowe, jeżeli będę miał, jeżeli z małą chyba setukadą, bo pata nie uważa, że te ramiona wytrzymują, kurna, jakby wytrzymywały, to by, bo inaczej, ale nie wytrzymują, bo puszcza śruba jedna ciągle. Więc no, z mamami po prostu przeleję, ile potrzebuję tam do kupienia. Ja to zakupię i po prostu będę później myśleć o montowo, bo tak, poza lekcjami, oczywiście poza lekcjami, czyli powiedzmy jakaś sobota lub piątek po lekcjach, to tam muszę włączyć komputer. Włączam komputer, tam wszystkie monitory, odkręcam ten dwa. Monitory, później ramiona, gdzie chcę jeden ramion, gdzie drugie. Drugie to będzie po mojej prawej stronie, czy lewej, jak to tam się zwie. A później chcę ustawić inaczej te ramiona, ale ustawienie to będzie mniejszy problem niż ustawię to później, jakby to przekonwertuję, gdzie ma być jeszcze drugie ramię. I tam. Już wracam, bo już, że tutaj postawienie drewna jeszcze, tego kamienia bym zdążył i już nam się po prostu odcinek zmniejsza do takiego czasu, że halo,
Tomfik, muszę przypomnieć, się kończyć czas odcinka, więc no. To co będziemy już robić, my będziemy się po prostu już żegnać, jak dojdę tutaj do tego, więc co, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej.